Dzień dobry Państwu. Wojciech Minasiewicz, Obywatele News. Dzisiaj wyjątkowo gościmy w Fundacji Stocznia. Naszym gościem jest Kuba Wygnański. Porozmawiamy chwilę na temat Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. To są tematy, które budzą wiele emocji politycznych. Przede wszystkim dlatego, że dotyczą pieniędzy, dotyczą polityki, dotyczą w końcu demokracji, a specjalistą od demokracji jest Kuba Wygnański. Pierwsze pytanie. Czym różni się ten obecny fundusz odbudowy od standardowych projektów unijnych? Bo różni się, to wiemy. Ja chciałbym, żebyś powiedział bardzo krótko, jakie są najistotniejsze różnice. No, najistotniejsze różnice są takie, i to rzeczywiście jest tak, że jakby to są dwa procesy. Jeden to jest proces, którego takim flagowym okrętem jest tak zwana umowa partnerstwa. Co 7 lat my się przygotowujemy do tego, za tym stoją programy operacyjne, za tym stoją programy regionalne. To jest taka maszyneria i partytura, którą dobrze znamy. Ona paradoksalnie była już konsultowana i o tym dzisiaj nie warto rozmawiać. Ludzie za pomocą formularza zgłosili ponad 5 tysięcy uwag. On też będzie przedmiotem wysłuchań i on, i programy operacyjne. To jest świat, który my dość dobrze znamy. Tam można to modyfikować, ale mniej więcej to działa tak, jak działało. Co 7 lat Unia mobilizuje się, tam jest bardzo dużo pieniędzy. I to jest jeden proces i on idzie swoim tempem. Drugi, który jest bardzo specyficzny i związany z tym, czego doświadczamy wspólnie na świecie i w Europie, który jest nowym instrumentem unijnym i związany jest, i też ma w nazwie, tam to jest programem, to jest planem odbudowy. Ta skrótowość tego sugeruje, że chodzi tylko o odbudowę. On jest ambitny, bo on ma dotyczyć przynajmniej 3 kwestii, które czasami trudno, gdyby ktoś spojrzał na to z punktu widzenia, nie wiem, nawet takich indywidualnych planów, bo z jednej strony ma trochę nam pomóc wyleczyć i wylizać rany po bardzo silnym uderzeniu. To znaczy, bo te straty będą ogromne. Z drugiej strony ma nas, jakby to powiedzieć, immunologizować. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że teraz była ta pandemia, nie chcę być złym prorokiem, ale zaraz może być inna. Albo uderzy w nas fala upałów, albo susza. Znaczy generalnie, i to jest chyba jakoś straszniejsze, ale musimy się z tym pogodzić, że weszliśmy w fazę taką, powiedziałbym, cywilizacyjną, permanencji kryzysu. To znaczy, my tego nie wiemy. Co więcej, im więcej wiemy, tym więcej rozumiemy, że tych rzeczy po prostu nie daje się przewidywać. To widzimy każdego dnia i musimy mieć zupełnie inaczej ustawiony taki rodzaj odporności na takie rzeczy, na nieprzewidywalne. I trzeci element, on jest niezwykle ważny, to jest to, że powinniśmy, być może tak, że te pierwsze dwa sugerują, że moglibyśmy jakoś ochronić nasz dotychczasowy sposób, nie wiem, myślenia o sobie, funkcjonowania, gospodarki, no takiego metabolizmu, taką skorupę zbudowaliśmy. To jest też jedyny projekt, który bardzo silnie stawia na to, że musimy się jakby wymyślić na początku, od początku, że musimy być może zupełnie inaczej organizować, nie wiem, dopływ energii, kwestie cyfryzacji i tak dalej. Więc on robi 3 rzeczy naraz. Dla Polski ten, jest oczywiste, że ze względu na swój interwencyjny charakter, to jest proces, który jest niezwykle szybki. To znaczy, tak jak tamte rzeczy, to jest stary rytuał biurokratyczny, tak, te są super szybkie. To jest wielkie też, to jest ważne, bo tych pieniędzy jest dużo. Liczba robi wrażenie. Dla Polski to oznacza około 250 miliardów. Powiedziałbym, patrz na usta, to jest ćwierć biliona złotych. I to są pieniądze, które są w dużej mierze pożyczone i te pieniądze będą spłacać nasze dzieci. To znaczy, to jest gigantyczny wysiłek, nieznany wcześniej w Europie. Sama Polska ma tę trudno mi to przechodzić przez usta, biliona złotych. No i teraz chodzi o to, żeby te pieniądze wydać i Unia ma bardzo szczególne podejście do tego. Otóż te pieniądze, co jest nowe także dla administracji, mają być oparte, po pierwsze mają wdrażać reformę. Ona nie jest listą zakupów, to jest jedna z obaw, która się tutaj pojawia, że... Pierwsza istotna różnica w samym podejściu. Podejściu, tak. Ona musi wchodzić, ona musi jakby budować, inwestować i budować reformy. I to jest jedna uwaga. I te reformy są różne. Część z nich zaadresował rząd, część nie. Na przykład wśród reform, które notorycznie Unia do nas wzywa i namawia, jest stabilność prawa i niezależność sądownictwa. No bo jeżeli ktoś mówi o tym, że ma się zmienić plan, na przykład otwartość na inwestycje, no to słusznie zauważa się, że powinny bardzo przyspieszyć różnego rodzaju procedury ustalania planów zagospodarowania przestrzennego, bo ludzie muszą inwestować, ale stabilność prawa i niezależność sądów, no jest nie mniejszym, powiedziałbym, wyzwaniem, jeśli ktoś jest inwestorem. Więc na razie ten dokument to pomija. Drugie jest to, że wypłaty z tego funduszu, bo to jest bardzo ważne,
to są wypłaty, które są powiązane z rezultatami. Z tego punktu widzenia to, że ktoś mówi, że coś kupi, niczego nie znaczy. To znaczy koszt, ale nie oznacza rezultatu i administracje na całym świecie zresztą, no może organizacje pozarządowe, może firmy działają na zasadzie takiej, że są kamienie milowe i albo to masz i wtedy ci zapłacimy, albo tego nie masz i to jest twój problem, po prostu zgubiłeś dużo pieniędzy. Tego wszyscy się teraz uczymy. No i jesteśmy właśnie w fazie, w której rząd przygotował ten dokument, zrobił jego odsłonę. Jeszcze nim dojdziemy do tego, to wiem o tym, że w tym rozporządzeniu, które reguluje zasady funkcjonowania Funduszu Odbudowy, jest położony silny nacisk na społeczną kontrolę. I to jest chyba też swego rodzaju novum w stosunku do pozostałych funduszy, nazwijmy je pomocowymi, standardowymi. Tak i nie, dlatego że ta zasada partnerstwa, która została, ona nad tym wszystkim, stąd wspominamy o umowie partnerstwa. Ta umowa partnerstwa, w ogóle sposób programowania tych dużych planów unijnych od wielu lat, to nie są ostatnie lata, miał polegać na tak zwanej umowie partnerstwa. Co to i cała nasza awantura po części zaczęła się od złamania tej umowy. Otóż ona mówi tyle, że dokumenty takie jak umowa partnerstwa, czy ten właśnie Krajowy Plan Odbudowy, on powinien powstawać jako wynik pracy partnerów. Więc mogę teraz powiedzieć śmiało, mimo że teraz robimy wysłuchania, gdyby ten dokument był nawet genialny, ani nie jest, i tak jest zły. Ale zły w tym sensie, że on ma wadę, mówiąc wprost, genetyczną, dlatego że on powinien być, takie wysłuchania powinny być pół roku, zresztą wiele krajów robiło to, i powinniśmy przyjść jako nasze wspólne marzenie i o tym dyskutować. A to jest dokument, podobnie jak inne, jak umowa partnerstwa, Krajowy Plan, nic nie wiemy o nowym Polskim Ładzie, ale to są jak jakieś hollywoodzkie premiery, że ktoś to przygotowuje, podnosi i teraz powiedzcie, co o tym sądzicie. No, można się starać, tak jak my, coś powiedzieć, ale czas jest w dużej mierze stracony, bo w tej chwili został miesiąc na to, żeby przedstawić to komisji. Więc nawet jeśli, a nie wątpię, że urzędnicy ministerstwa słyszą tu mnóstwo bardzo ważnych rzeczy, z którymi się zgadzają i mogą tylko żałować, że nie zrobili tego wcześniej, ale w tej chwili, jak mamy miesiąc, będzie bardzo, bardzo trudno, więc to jest duża, bolesna nauczka dla nas wszystkich. Okej, okay, czyli to są te zasadnicze różnice, to, że jest mało czasu, wiemy, natomiast emocje tak czy inaczej są ogromne. Ja rozumiem, że Fundusz Odbudowy będzie również podlegał temu rygorowi, nazwijmy to, przestrzegania praworządności. I takie pytanie mam do ciebie dość polityczne chyba, bo pamiętamy weto albo śmierć. W tej chwili, szczerze mówiąc, chyba nie do końca wszyscy wiemy, jak będzie przebiegał proces ratyfikacji, proces ustalania Krajowego Planu Odbudowy, jeśli chodzi o stronę formalną. A już pomijając fakt, że nie wiadomo, jak będą przebiegały głosowania w Sejmie i czy one w ogóle będą. Czy coś wiesz na ten temat? Nie mam wiedzy innej niż wy. Na pewno, niż większość tutaj czytelników. W tym sensie to były dwie rzeczy. W jednej czuję się dość kompetentnie, to znaczy, że wdrażanie tych funduszy powinno podlegać jakiemuś rodzaju nadzoru. Tu mogę mówić długo, bo to w obydwu dokumentach. Ja siłą rzeczy, będąc kimś w rodzaju woźnego w tym procesie, staram się unikać opiniowania samego tego, czegoś innego niż proces, ale zawartości. Ale gdybym miał starym, dobrym wzorem namawiać ludzi do mówienia, kończenia każdego wystąpienia zdaniem, że poza tym trzeba zburzyć Kartaginę, to tam jest taki jeden dokument, ja na pewno kiedyś będę o tym mówił, ludzie o tym wspominają, który mówi, bo jedno to jest pytanie, na co wydamy, a drugie, jak będziemy wydawać, kto to będzie kontrolował. Nie chcę w tej chwili, nie trzymajcie mi za słowo, strona 226, albo 227. Ostatnie zdanie gdzieś takiej wielkości, jedno paragraf mówi taki, że komitet monitorujący, jakby ciało nadzoru, będzie powołane w oparciu o kilku ministrów po prostu, co jest, ja mogę teraz do końca tej audycji wymieniać przymiotniki, które mówią, jak to jest bardzo głupie, aberracyjne, korupcjogenne, no złe, po prostu złe, tak się nie robi i to nie dotyczy tylko tego rządu, każdego rządu. Zresztą nasze nauczki ostatnich lat pokazują, to chyba Kant powiedział, że w takim oświeceniowym modelu trzeba budować takie instytucje, którym dałoby się rządzić nawet narodem diabłów. No my nie jesteśmy narodem aniołów i ci, którzy będą przychodzić, też nimi nie będą, więc to, że w tej chwili, w tak dramatycznej kwestii rząd próbuje jakby i tak powyłączał te różne inne rzeczy, ale powiedzieć, że zawsze będzie wiedział najlepiej, że nie potrzebuje nadzoru samorządów, ekspertów, organizacji społecznych, nikogo, tylko że sam będzie dla siebie sędzią, jest sytuacją, która jest w sposób oczywisty wadliwa. I ja się nie zgodzę i to, znaczy myślę, że nikt,
Znaczy bardzo sobie trudno wyobrazić, żeby ktoś wydał pieniądze moich dzieci i tego się wszyscy boją. Co z tym rząd zrobi? Czy to będzie taka gierkowszczyzna, jakieś wielkie właśnie zakupy, wielkie plany i tak dalej i wprowadzi nas tylko w długi i niczym nie wyjdziemy z tego? Czy to będzie coś poważnego? Ten proces jest mikroelementem, który też myślę, że dla każdej ze stron daje dowód, że ludzie mają coś bardzo konstruktywnego do powiedzenia i że wielu z nich jest nie takim suwerenem, ja to nazywam suweren plus, to znaczy, że jest mnóstwo ludzi, którzy nie są tą magmą, którą się da zarządzać poprzez emocje i mówić im rzeczy, które chcą usłyszeć, słodkie kłamstwa, nawet jeśli oni wiedzą o tym po to, żeby wygrać wybory, tylko to są ludzie, którzy chcą zaproponować jakiś rodzaj uploadu, to znaczy to jest najlepiej rozumiany republikanizm, ale nie w sensie telewizja republika, to jest republikanizm w rozumieniu takim, że istnieje coś takiego jak rzecz wspólna, Respublika, Rzeczpospolita i że ci ludzie tutaj mówią dla każdego, kto będzie kiedyś oglądał to, a to zostanie tutaj, ja to traktuję jak duży rodzaj takiej lekcji obywatelskiej, bo zobaczą tam ludzi, o których nigdy nie słyszeli w żadnej gazecie, nie widzieli ich w żadnych mediach i zobaczą, jak oni rezolutnie, to może nie jest, ale roztropnie mówią, a to jest podobno główna cecha polityki, zdolność, roztropność, o tych sprawach. I widzicie tam ludzi, i indywidualnych obywateli, i przedsiębiorców, i samorządy, i organizacje, i ekspertów. Więc przepraszamy, że docierające hałasy, ale jesteśmy gościnni dzisiaj. No to w marzycielach i rzemieślnikach, jacyś rzemieślnicy prowadzą remont, tak. Nie ma to żadnego wpływu. Wracając, oczywiście ja nie oczekuję od ciebie politycznych deklaracji, bo to nie taka jest twoja rola, ale polityką tak czy inaczej się zajmujesz, no bo to jest polityka i to, co powiedziałeś o tej rezolutności, to właśnie tu mamy do czynienia z prawdziwą chyba polityką, tą prawdziwszą się odbywa w parlamencie w tej chwili, bo to, co się dzieje w parlamencie, to jest maszynka do głosowania po prostu i nic ponadto. Ile w tym może zrobić opozycja, to od ciebie ja wiem, że zależy niewiele, aczkolwiek są dwie rzeczy, o które chciałem się jeszcze zapytać a propos opozycji. Pierwsza rzecz to jest projekt ustawy uchwalonej przez Senat, mówiący o składzie agencji, która ma monitorować. I ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu, pomimo to, że Senat jest opozycyjny, powiedzmy to tak, miał być obywatelski, to rozmawialiśmy o tym. O, tak. Okazuje się, że zaproponowany przez Senat skład tejże agencji ma być właśnie tym organem monitorującym. Ma się składać z 9 członków rządu, z 9 przedstawicieli samorządów oraz 4 przedstawicieli wyłonionych, jeden przez Sejm, drugi przez Senat, trzeci przez prezydenta, czwarty przez NIK. W tym gronie zaproponowanym przez obywatelski, opozycyjny, demokratyczny Senat nie ma ani jednego przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego. Mnie to, szczerze mówiąc, zszokowało. I to jest jedna rzecz. Chciałbym słowo komentarza. Ja myślę, że to jest, mówiąc tak, że to jest skucha. To znaczy, że, tak się, że to nie jest. To nie jest zresztą pierwszy raz. Ja już jestem za stary, żeby tak się strasznie. Ale to jest też trochę historia tych ostatnich 30 lat. To jest historia przynajmniej 3 środowisk. Jednego samorządowego, drugiego partnerów społecznych i gospodarczych, czy tej pracodawcy, związki zawodowe i tej całej grupy społeczeństwa obywatelskie. I one wiele lat zajmowałem też. Próbowałem jakoś sobie udrożnić kontakty do rządu. Tu jest Rada Dialogu Społecznego, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, coś organizacje pozarządowe próbują zrobić i tak dalej. Rząd bardzo dużo zrobił w tej chwili, ignorując właściwie wszystkich, czyniąc afront wszystkim, żeby polepszyć tą komunikację. Zresztą w tych wysłuchaniach my nie musieliśmy tego robić, ale zwracam uwagę i to jest jakieś budowanie relacji. No już właściwie każdy powinien ją odczytać bez moich koniecznych interpretacji, że jak Państwo zobaczycie, w pierwszej części tego wysłuchania jest takie, są wystąpienia w izbach czy kuriach. I my dokładnie, mimo że to jakby bardziej społeczeństwo obywatelskie było jakby pomysłodawcą tego i realizatorem, powiedzieliśmy, każdego dnia pierwszych 6 wystąpień to są korporacje samorządowego. Następnie są związki zawodowe i pracodawcy, dopiero później jesteśmy my, a dopiero później jest ta cała grupa wylosowana, ktokolwiek chce. Więc myślę, że powoli odkrywamy, jak sobie bardzo jesteśmy potrzebni. Myślę, że ten koncept Senatu pochodzi może z jakiegoś innego takiego, nie wiem, konfigurowania. Staram się być łagodny, chociaż oczywiście mnie to irytuje.
irytuje, bo po raz kolejny nie tylko samorząd, ale też mam dużo dowodów na to, że jakby te sektory wsiadają w swoje pociągi, jadą i nas zostawiają na peronie. Tak było z Radą Dialogu Społecznego i tak dalej. Nie chcę już do tego wracać, bo widać, że to nie tędy wiedzie droga, nie tędy, żeby mieć super pozycję silną vis-a-vis rząd, tylko żeby pracować w ten sposób, żeby mieć coś, co się nazywa w tej teorii dialogiem autonomicznym. Jest tysiąc rzeczy, które musimy uzgodnić my między sobą, samorządowcami i pracodawcami, związkami zawodowymi, do którego rząd w ogóle nam nie jest potrzebny. Naprawdę. I tego było dużo. Pamiętam, bo dzisiaj występowała pani Aleksandra Dulkiewicz-Gdańska. My jakieś dwa lata temu, jak były te, no niecałe dwa lata temu, 4 czerwca, to tam poza 21 punktami, które napisali samorządowcy, było też poprzedniego dnia takie wielkie wzmożenie, powiedziałbym, środowiska obywatelskiego i samorządowego, gdzie po tych wielu, wielu latach, po 30 latach patrząc sobie w oczy, mówiliśmy, słuchajcie, coś musimy tu zmienić, bo tak jak naszym adwersarzem często jest rząd i wtedy jesteśmy ramię w ramię, to na poziomie lokalnym często tak bywa, że te rola tych organizacji, jest, one są kompletnie zwasalizowane. One są do wysługi, wykonywania na ogół najczęściej dokładając usług publicznych i wtedy, kiedy potrafimy dostarczać tanie, to są dobra, jak nie, to są złe. Jak zaczynają władze patrzeć na ręce lokalnie, no to już, że my musimy jakoś raz to jeszcze nazwać, bo zasada pomocniczości, na którą często powołuje się samorząd, nie kończy się na samorządzie, ona sięga dalej, więc my mówiliśmy, musicie to potraktować serio, musicie zbudować taką relację, w której organizacje są partnerem, czytaj partnerem, doceniam na przykład to, że mają inny pogląd niż ja, że jak zrobisz sobie dwór, to jak przyjdzie co do czego, to wszyscy natychmiast uciekną i jak zmieni się władca, to zapiszą się do innego i że samorząd musi wreszcie nie myśleć o sobie jako o gospodarzach i tak dalej, tylko musi myśleć o samorządzie jako społeczności lokalnej, a do tego wymaga, tak jak my zarzucamy rządowi, że nie buduje prawdziwego partnerstwa, tak samorząd jest dokładnie w tej samej sytuacji, więc nie wiem, może przeceniam wagę tego zdarzenia, ale wydaje mi się, że coś może razem do nas dotarło teraz. No to zdarzenie jest ważne, z którego jesteśmy świadkiem. Ja wysłuchałem, przyznam szczerze, że nie w całości, bo to jest trudne. Wysłuchałem 3 dotychczasowych dni. Nie będę wyrażał opinii, bo tak. To nie w tym rzecz jest oczywiście i nie na tym to przedsięwzięcie polega. Natomiast ty zacząłeś w poniedziałek. Tak. W czwartek było wysłuchanie publiczne odbywające się w Sejmie, zorganizowane przez 3 opozycyjne kluby, czyli Koalicję Obywatelską, Koalicję Polską i Lewicę. Czy były jakiekolwiek interakcje pomiędzy wysłuchaniami organizowanymi przez was, bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że to organizuje Stucznia i Ogólnopolskie Federacja Organizacji Pozarządowych. Rząd jest doproszony do tego. To nie jest tak, że rząd jest inicjatorem tych wysłuchań. To jest inicjatywa czysto obywatelska. A rząd został doproszony i z tego, co widziałem, no, słucha. Słucha, tak. Dla nich to jest trudne, ale myśmy tego oczekiwali, że to jest... Zobaczymy, tak. To kolejne... Duże pytanie. Kolejne ogromne pytanie. No i odbyły się te wysłuchania w Sejmie. Czy była jakakolwiek próba kontaktu z tobą, z wami, rzemieślnicy pracują? Pomimo pandemii rzemieślnicy pracują. Nie wiemy, czy to dobrze, czy to niedobrze, nam przeszkadza. Ale zakładam, łapmy tą chwilę. Ale wykonują jakąś pożyteczną. Remontują czwarte piętro, tak. A więc wracając do tego wysłuchania, które się odbywa w Sejmie, a więc też tak, jakakolwiek interakcja była, ja tam to też obejrzałem, szczerze mówiąc. Mam porównanie, nie będę o nim mówił, bo to nie w tym nie o to chodzi, ale no właśnie, czy było jakaś... Na tak długie pytanie odpowiedź krótka jest nie, żadna. To znaczy ja się dowiedziałem od kogoś, kto został zaproszony, co samo w sobie... Myślę, że duża część tego, nawet jak rząd tego nie wysłucha, polega na ustanowieniu... To jest jak stały... Na czym polegają stałe fragmenty gry, jak w piłce nożnej. Nie wiem, czy to jest rzut karny, czy rzut wolny, czy korner, ale on ma swoje zasady. Ty stoisz tam, tu jest 11 metrów, wy stoicie z tyłu i bramkarz odbija. Okej. Okay. Wysłuchanie, tak jak my robimy, ale nie robimy go pierwszy raz, pamiętajmy. My robiliśmy te wysłuchania na Uniwersytecie Warszawskim. Kilka reguł jest bardzo prostych. To znaczy na wysłuchanie może zgłosić się każdy,
Każdy ma mniej więcej tyle samo czasu, kolejność jest losowana i rolą rządzących, tych, którzy zgłaszają opinię, jest przejść przez czyściec, to znaczy nie móc mówić do tych ludzi przez tyle godzin, tylko słuchać. To jest bardzo trudne. O tamtym wysłuchaniu ktoś mi powiedział, ale nie, szukałem w internecie, choć jestem dość zajęty, nie znalazłem, nie wiem, jak miałbym się zapisać. Ja tego nie czytam, ja tego nie rozumiem. To znaczy, ja zresztą coraz częściej, i to doświadczenie mi to pokazuje, wiele razy z wami, z Pawłem też na ten temat rozmawiałem, że nam jest potrzebny jakiś nowy rodzaj, to w ogóle jest chyba jedno z największych wyzwań, nie tylko w Polsce, w Europie i na świecie. O jakiej demokracji my właściwie mówimy? I ta demokracja, w którą ja wierzę, to nie jest tak, że są tylko jest... I one, to jest bardzo ważne, one nie mogą się unieważniać. To znaczy partie polityczne są potrzebne, chociaż nie potrafią się modernizować. Dla nich zastrzyk tej nowej energii jest jak mają konflikt serologiczny. To znaczy dla nich będzie bardzo trudne. Ale te partie, które tego nie zrobią, są historycznie one zamienią się w biurokrację, w jakieś po prostu kanapy. Z drugiej strony jest demokracja bezpośrednia. Ona ma wielu wielu zwolenników. I są rzeczy, w których to może zadziałać, ale jest też demokracja, do której ja się najbardziej... O właśnie. To jest demokracja, która ja nazywam czasami wysiłkowa, to znaczy taka, która polega na tym, że on czasem mówi się deliberatywna, to znaczy taka, że obywatele, citoyen, ci, którzy się troszczą o to, co jest wspólne, mają czas na namysł, mają kompetencje, mogą między sobą rozmawiać i wyrażają swoje poglądy. I wydaje mi się, że wszyscy w tej chwili, czy weźmiemy, no weźmy taką sekwencję Macrona, wygrywa olbrzymią przewagą. Za moment ma taki bunt żółtych kamizelek o sprawach, o których my tutaj rozmawiamy, czyli ludzie, okej, ja też bym nie chciał, ja sam mam diesla, bo go kupiłem kiedyś w leasingu i tak dalej, nie wiem, co mam z nim zrobić, okej. Ale generalnie pamiętajcie, o co to wybuchło, o to, że postępowi różni tego mówią, no to my byśmy chcieli mieć hybrydy i tak dalej, a ludzie mówią, no dobra, ale to czym mamy jeździć? Do pracy musimy. Musimy jeździć do pracy. Więc on dostał bardzo silny punkt i później zaczął tą debatę narodową. To było olbrzymie przedsięwzięcie, ale generalnie myślę, że w tej chwili wszystkie prawie rządy, które myślą o tym, jak przemyśleć demokrację, bo ja w tej chwili nie wiem, demokracja taką, jak mamy w Polsce, to są demokracje, które popełniają demokratycznie samobójstwa. I to, na to historycznie jest bardzo dużo dowodów, więc ja nawet czasami nie wiem, czy trzeba bronić demokracji, czy przed nią uciekać. To jest bardzo ciekawe, na inną oczywiście rozmowę. Jest taki wywód, Platon łamany przez Arystotelesa, ale ciekawy, bo on mówi o tych ustrojach. No, Arystoteles nie miał powodu, Platon, żeby lubić demokrację, skoro całkiem demokratycznie Sokratesa większością chyba 20 głosów zmuszono do wypucia. Znaczy on zawsze mógł wyjechać, ale zdecydował się, że wypije cykutę. Ale oni myśleli o tym ustroju w ten sposób, że tu są takie, które opierają się na pojedynczych osobach i ta zła nazywa się tarania, ta dobra nazywa się, nie wiem, monarchia, można powiedzieć. Tutaj jest, no i tu sobie zaraz dojdziemy do dwóch demokracji. Tu jest oligarchia, czyli rządy bogatych, a tu jest arystokracja, czyli rządy godnych, jeśli można powiedzieć. Tu jest zła demokracja, on o niej mówi, to są rządy biednych. Znaczy w sensie nie ma złego bycia biednym, tylko że to można go zawsze przekupić. A tu jest gdzieś ta dobra demokracja, tak zwana, która bazuje na ludziach, którzy mają jakieś, no właśnie, no Grecy o ludziach, którzy nie interesowali sprawami się publicznymi, mówili wręcz idioci. Ale generalnie widać, że to są... Nie byli obywatelami. Ale nie, nawet tak, mogli być wykluczeni w tym sensie, ale generalnie ich założenie było takie, że, no mniejsza o to, już nie chcę w to wchodzić, ale my gdzieś w tej chwili wszyscy szukamy jakiegoś modelu, nie naiwnego modelu demokratycznego, który by prowadził nas do tego, że ani nie jesteśmy przedmiotem emocjonalnych manipulacji, ani nie abdykujemy na rzecz kogoś, kto wszystko będzie wiedział lepiej. No ale to zawsze i nieuchronnie od nas będzie wymagać wysiłku. I tu spotykamy obywateli. Churchill często jest przywoływany jako ktoś, kto jest nieodmiennie źródłem cytatów na temat demokracji. A najczęściej chyba wymienianym jest ten, że demokracja, choć najgorsza, jest ciągle najlepszą spośród wszystkich i tak dalej. To wszyscy znamy. Jest jeszcze drugi cytat z Churchilla, który mówi, najlepszy sposób, żeby stracić wiarę w demokrację, to 5 minut rozmowy ze statystycznym wyborcą. I myślę, tu my mamy niestatystycznych wyborców, to znaczy ludzi, którzy sami się zgłosili, uważają, że mają jakiś pogląd. Więc ja zapraszam wszystkich polityków. Myślę, że przed Polską jest fascynujący moment. To znaczy albo my wymyślimy jakiś inny mechanizm, jakąś nową umowę społeczną, moment konstytucyjny. Ja o tym pisałem w tym, co się nazywało 1000 dni dla Republiki i wrócę do tego. I cieszę się, że była taka sekwencja, bo z tym tekstem bardzo zalegam, bo on był zrobiony na jesieni. On był w ogóle zrobiony po wyborach w sierpniu. I ja tak cały czas myślałem, czy to jest sensowne, czy to jest niesensowne. I ten dowód, który dzisiaj się dzieje, to jest jeszcze jedna rzecz. Ja go zapamiętałem jako, że rzeczy są możliwe. I że myślę, że większość ludzi tutaj widzi, Boże, to znaczy to wymaga wysiłku. Ale to nie jest tak, że to jest... wymaga gigantycznego wysiłku. No ale jest możliwe, no. Tak, no właśnie to chciałem powiedzieć, że to wymaga gigantycznego wysiłku. Po wysłuchawszy tych trzech dni wysłuchań,
ludzie, którzy występują, w większości, w mojej opinii, teraz pozwolę sobie wyrazić swoją opinię, wiedzą, o czym mówią. Czyli musieli włożyć sporo wysiłku w to, żeby ten dokument poznać, przemyśleć go, niejednokrotnie przekonsultować z innymi i przedstawić w ciągu 5, 3 lub minuty, bo takie były ustalone reguły, to, co mają do powiedzenia, co nie jest łatwe. Wiemy, że nie jest łatwe. Wniosek z tego jest taki, że istnieje spora część polskiego społeczeństwa. Ty to nazywasz suweren plus. Mi się to bardzo podoba, ale spodoba mi się określenie suweren. Z tym plusem bym coś, bym tutaj sobie pomyślał, czym ten plus zastąpić, bo plus nam się, mi się źle kojarzy. Ale to jest rzeczywiście ten, better than us. Tak? I to jest bardzo ważne, że tych ludzi jest, tu widać, ile ich jest. To nie jest grupka 15 pasjonatów, tylko to rzeczywiście jest rzesza kilku tysięcy ludzi, którzy za tym stoją. Więc wracając teraz do tych aspektów politycznych. Ja rozumiem, że o wysłuchaniach prowadzonych w Sejmie nic nie wiedziałeś. Ale oni chyba też o nas nic nie wiedzą, chyba że ty wiesz inaczej. Bo ja jak oglądam media, to mam... powiedzieć, że chyba raz, być może przeoczyłem, pan Kosiniak-Kamysz wspomniał o Kołkowi i wspomniał o tych wysłuchaniach. Mówiąc tyle, że prowadzone są, nie rozwijając tego tematu. I to jeszcze, na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to znowu powiem chyba, no bo mogłem coś przeoczyć, ale jedyną organizacją pozarządową, która wystąpiła w tamtych wysłuchaniach, to była przedstawiciel Akcji Demokracji. Jedyny. Tak. Jedyny. I to też dziękował, bo zdaje się, że był tam zaproszony wprost na zaproszenie senatora Klicha. No więc jakby pokazuje tę kolosalną różnicę pomiędzy polityką uprawianą przez parlamentarne partie, a polityką uprawianą przez obywateli. Gdyby chętnych do... To jest wysiłek. Każdy może sam to porównać i wyciągnąć samodzielne wnioski. Ja te wnioski dla siebie wyciągnąłem. Jestem niezwykle rozczarowany tym, że nie wykorzystano potencjału, który zgromadził się tutaj. Nie porozmawialiśmy o samych wysłuchaniach, ale myślę, że każdy, kto jest zainteresowany samą procedurą, czyli tymi elementami stałymi gry, o których mówisz, a w prostych słowach jest to wyjaśnione na waszych stronach, naprawdę nie jest to skomplikowane, żeby zrozumieć ideę. Jest to element, ty to nazywasz tak, chyba słusznie, demokracji deliberatywnej, ale żeby deliberować, trzeba mieć z kim deliberować. Tak. Niestety jesteśmy trochę w takiej sytuacji, o której też już wspominałem, że deliberowanie z tymi, którzy uważają, że rządzą, jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Ale okazuje się, że nawet deliberowanie z tymi, którzy nas, czyli tę część, nie wiem, czy też się też do niej zaliczasz, ale myślę, że ta opozycyjnej wobec autorytaryzmu, też nie możemy deliberować, bo po prostu politycy nas reprezentujący od tej deliberacji uciekają, budując swoje kasty, budując swoje korporacje, budując swoje pozycje na rynku w zasadzie czysto marketingowym. To nie ma nic wspólnego z demokracją i tu chyba jesteśmy zgodni. I czy warto bronić tej demokracji, którą zostawiliśmy w 2015 roku, czy należy zająć się budową zupełnie nowej demokracji? Bo ja też nie jestem do końca przekonany, czy te modele deliberatywne oparte o habermasowskie komunikacje mają szansę jeszcze wrócić i jeszcze odżyć.
To zróbmy z tego kiedyś, ten, jak już skończę po tym doświadczeniu, trzymam cię za słowo. Ten długi marsz, to pojęcie takiej cykliczności, bo tu też wiele rzeczy się pojawiło. No nie wiem, wszystko jedno, ubóstwo energetyczne. Ja w tych cyklach myślałem, okej, to jeszcze pół roku temu myślałem, że to jest taki temat, co jest jakoś ważny, ale nie jest jakiś taki super ważny. Teraz jak więcej słucham też tych ludzi, bo ja wielki mam szacunek do ludzi, że ja ich znam jako aktywistów. To nie są tylko ludzie, to nie są pieniacze, jak ktoś jest, nie wiem, szefem Polskiego Alertu Smogowego, albo, znaczy to są potężne organizacje o wieloletnim doświadczeniu, o olbrzymiej ekspertyzie, często zdolne, tak jak Akcja Demokracja, że najpierw pytają ludzi, przychodzą z czymś, co jest odpowiedzią tysięcy ludzi, a nie tylko opinią jednego działacza. Nie wiem, co zrobić z politykami. Kiedyś może napiszę pamiętnik, bo większość tych ludzi, których masz, ja znam ich i z sympatią czasem o nich myślę, ale myślę, że jest jakaś strukturalna jest niezdolność i że takie rzeczy dopiero, myślę, że taki był porządek rzeczy, że wiele razy, może nie organizacja, ale nie wiem, takie, było takie domniemanie, że my musimy coś uzgadniać z tymi politykami. Ja mam wrażenie, że ja mógłbym napisać bardzo długi, nie wiem, o Senacie, o wielu tych rzeczach. Paweł mógłby napisać zupełnie inną, bo różnica między nami jest taka, że Paweł strasznie krzyczy na nich, a ja próbuję tłumaczyć, że przecież można by to zrobić i kiedyś może tak, to może takie pamiętniki by były. Natomiast jak dzieją się rzeczy kompletnie jakby poza ich kontrolą i sprawstwem, to myślę, że czują się zaniepokojeni, ale że jest jakieś wysłuchanie. Tu się, no i chyba jedna posłanka się zapisała, zresztą ja też nie chciałbym, żeby tu było za dużo polityki. Tak. A ja odróżniam tak zwane politics i policy. Po angielsku to jest dobre rozróżnienie i myślę, że my tu robimy policy, w sensie, że ludzie rozmawiają nad konkretnymi rozwiązaniami, a nie polityk w rozumieniu party polityk, która też jest ważna, ale większość tych ludzi prawdopodobnie też by nie przyszła, dlatego że oni nie chcą być, to nie jest przypadkiem instytucje, które wymieniłeś, że jak ktoś robi wysłuchanie, które jest de facto komorą echa, no bo jeżeli tam nie ma rządu i nie potrafi przyciągnąć przedstawicieli rządu, tak jak lepiej lub gorzej, ale dla nich to jest czyściec. Ja oczywiście na ten rząd, no to nie jest wielka tajemnica. Nie cieszę się na to, że on jest, ale też nie sądzę, żeby, ale jestem bardzo selektywny. To znaczy, na przykład my pracujemy z Ministerstwem Funduszy, oni musieli zaakceptować to. Oni przechodzą, jak każdy polityk, przechodzą czyściec, siedząc teraz i słuchając po 5-6 godzin, myślę, że notując, obserwuję. I ja to szanuję. I co do tego nie ma wątpliwości. Więc dla mnie wysłuchanie, mimo całego krytycznego stosunku, w którym nie ma tego, kto powinien słuchać, jest trochę trudne. No i to, że nie można się na nie zapisać, już jest... No, ale ja już nie będę pouczał naszych kolegów i koleżanek. Tylko myślę, że powinni się przyjrzeć i troszeczkę pokory i zobaczyć, że to może być.